Gościem tutaj przedstawicieli duży trenerów oraz zawodników, pan Robert Micek, trener pan Piotr Brzeziński oraz ze strony Spartakusa Jacek Iwaniński oraz trener Julii Dobrowny. Chciałbym panowie, żebyście pokrótce zwracam się tutaj do trenerów na wstępie ocenili dzisiejszy mecz. Może kilka słów też o rywalu, jeżeli proszę, może pan Piotr już. Jako gość, oczywiście, tak. Ja do zwycięzcy mają go No ja powiem szczerze, że oglądałem drużynę Spartakusa w dwóch meczach i dobrą opinię miałem o postawie zespołu, o zaangażowaniu, o takiej cenie, bo to jest drużyny zespołowej. I czułem się z trudnym meczem na boisku Spartakusa. No powiem tak, gdybyśmy w pierwszej połowie nie grali tak zachowawczo, jak graliśmy pod wiatr, bo w pierwszej połowie graliśmy z wiatrem i po prostu nie udało nam się tylu strzałów czy tylu akcji zrobić jak do przerwy. No i powiem, że wygrywa ten zespół, który strzela bramki. No, dzisiaj Spartakus strzelił dwie bramki. Uważam, że w tych sytuacjach, które strzeli, to pomogli moim zawodnicy, bo pierwsza bramka to jest dla mnie wstępna bramka, samobójcza bramkarza. No druga, Michalczuk, bardzo dobry zawodnik, ale moich dwóch zawodników i zawodnik gospodarzy nie jest posiadanie piłki po prostu. Zawahanie moich dwóch obrońców wykorzystał. To świadczy o jego klasie i 2-0. No mówię, ja bym chciał pochwalić swój zespół za determinację w drugiej połowie, bo graliśmy pod wiatr, graliśmy nieustępliwą piłkę do końca. Mimo że wydaje się wszystkim, że mamy utrzymanie, że nic nam nie grozi. Staram się w każdym meczu od pierwszej do 90 minuty tak prawdziwy sportowiec walczyć o zwycięstwo, nawet przegrywając 2-0. Staraliśmy się grać do 90 minuty, stąd zdobyć przynajmniej jedną bramkę. No, nie wystarczyliśmy tej sytuacji chyba najlepszej. W pierwszej połowie 3-1-0 dla gospodarzy. Stachu Bernasz, który miał sam na sam, próbował strzałem zakończyć, popełnić bramkarza, nie trafił bramkę. To nie druga bramka, no to też mieliśmy sytuację, bo Juda sam na sam i nie strzela. Ja bym powiedział tak, że Spartakus miał chyba dwie sytuacje, czy trzy lepsze do strzelenia bramki niż tych, co strzelił bramki. No ale ja mówię, taka jest piłka. Wygrywa ten zespół, który strzela bramki i gratuluję gospodarzom. Myślę, że no, przy takiej postawie spokojnie się utrzymają w trzeciej linii. Ja chciałbym gratulować naszej drużynie, zwiększonym sobie taki wygrany temat. Masz był jestem rozumiem, jeżeli jest komanda na 6 misji i tutaj tylko spokojną na spotkanie nie będzie. Tak ono na boisku wyszło, ale jak mówił pan, kto ścieleje piłki, to i nie wygraje. W principie u nas byli takie odrezki, gdzie komanda dobrze grała, mała rywaki i ci piłki, jakie my ścieleli, żeby gdy jeszcze zrobić parę piłek, troszkę wierzę. Ale jeszcze raz powiem, że spotkanie spodobało i ja dziękuję drużynie. Jak oceniacie mecz, samo wydarzenia z tych 90 minut, które robiliście dla zmiany ocenili rywala? Proszę. Znaczy, chciałbym gratulować Spartakusowi, bo dobrze są przygotowani motorycznie i technicznie. W środku pola ładnie grają piłką. Brakowało nam podjęcia partii przede wszystkim więcej. Są dużo wybiegani i fakt, że mieli troszkę szczęścia przy tych dwóch błędach naszych w obronie, przy tej pierwszej bramce i drugiej. No, chciałbym pogratulować przede wszystkim. Bardzo dobrze są przygotowani, więc nie odzwierciedla to miejsce ich w tabeli, bo nie wystarczyło się mentalnie. Tylko pogratulować. Funkcja, mogę powiedzieć, na drugiej dużo przeciwnych wyjazdów, czyli na samym początku zachowawczo. Mi się wydaje, że to jest jakiś bardziej poprzednie może być inaczej, ale oni praktycznie cały, nasza drużyna cała 90 minut kontrolowała całe spotkanie, bo jakoś tak zagrali, nie wiem, jakiś nowi często, tak mi się to wydawało w boku. Nam trzeba było się 3 punktów, no i musieliśmy już na chyba na pewno utrzymanie. Podejrzewałem, jakby mieli już nagrany, to by zagrali inne spotkanie. No trudno, nie strzelili tam, mieli chyba z większych sytuacji. Nam się mecz bardzo dobrze ułożył, już w 14 minucie strzeliliśmy bramkę. Dalej się kontrolowali to spotkanie. Praktycznie przeciwnik nam to może 2-3 razy zagroził, ale to nic z tego nie wynikało. No i dalej, jak to zauważył, praktycznie staraliśmy się szybciej grać piłką.
bokami przeważnie, środka uruchamia się Kalczuka. Mówię, no, spotkanie nam się bardzo dobrze ułożyło. Jedziemy dalej. Panie Premierze, jeszcze Pana zdanie, tak, nawiązując do niedzielnego spotkania Starzyny z Łęczą, też drużyna z Lubelszczyzny, no, wiadomo, o wiele wyżej w tabeli. Podobny wynik, to znaczy taki sam, bo też 2-0, dwa mecze i dwa takie same rezultaty, ale czy przynajmniej dla mnie z boku, czy ciężar i siła tamtego meczu, bo chyba nie wiem, czy był mocniejszy, czy nie, ale był na pewno wymagający z tego, co słyszymy o tamtym spotkaniu. Czy nie uważa Pan, że ta zachowawcza gra, czy w ogóle postawa w całym meczu Pańskim, że trochę jednak fizycznie niesie ze sobą ciężar tamtego meczu? Ja powiem tak, że granie co 3 dni w trzeciej lidze i ja mam od dzisiaj do 6 czerwca koniec ligi, jest prawda, 7 meczy, 3, nie wiem jak tutaj sprawa wygląda, u mnie oprócz 2 zawodników wszyscy pracują, już nie ma umowy o jakiejś odnowie, o jakimś tam poprawieniu czegośkolwiek, bo nawet mówię, no nie ma czasu, ani możliwości, bo ci wszyscy chłopcy pracują oprócz 2, którzy się uczą. To jest uważam takim trybem kolejeniem tej ligi. No, ta liga wygląda w tej chwili, gramy, ja chyba 6 mecz w sobotę gram znowu w Świdniku i mówię do 7, mam rozegrać jeszcze 6 meczy, to nawet nie ma czasu tych sił zregenerować. I dłoń wyjaśnienia dzisiaj nie wystąpił Szafran, bo odczuwał skutki ostatniego meczu. Tak samo odmiana Pawła Wtorka w przerwie spowodowana była też chorobą, który wystąpił na własne życzenie. A odnośnie postawy, ja nie nastawiałem chłopców na jakąś zachowawczą grę. Myśmy mieli w środku pola właśnie grając w pierwszym głowie z wiatrem, to był przeciwnika właśnie do takiego agresywniejszego grania. A to się stało odwrotnie. Niby nam wiatr sprzyjał, a nie skorzystaliśmy z tego. Ja uważam, że w drugiej połowie zagraliśmy bardziej agresywnie. Więcej sytuacji stworzyliśmy po tamtym przeciwnika niż w pierwszej połowie. No nie wykorzystujemy tej sytuacji z wiatrem. Ja mówię, za drugą połowę chciałbym chłopców pochwalić, pograli do końca i mówię, może to tak wyglądało jakoś tam zachowawcze, ale to nie wynikało z naszego ustawienia, znaczy z naszych założeń gry. Po prostu przeciwnik nam nie pozwolił, był więcej posiadaniem piłki, tak głęboko linia pomocy weszła w linię obrony i z tego to chyba wynikało. Może pewna jakaś tam obawa, że przez Spartak Busewczyk, który gra na wiosnę w jakimś innym składzie, że to jest drużyna no, dobra, że mówię, no my nie mamy czego bronić, bo mamy 37 punktów i w każdym razie staramy się grać otwartą piłkę, nie jakieś tam zachowawcze granie, bo to nie bardzo nas interesuje. Panie Premierze, dużo wydawane jeszcze pytanie. Nie ma już na drugi mecz poczekiwań więcej niż 3 lat. Tutaj wszędzie słychać było obawy braku tego chłopaka młodego w linii obrony. I się okazuje, no 2 mecze bez straty bramki, ta obrona jakoś funkcjonuje. Co ma na to wpływ? To funkcjonuje, ale jest problem. Jest już od nas komanda mała dwa momenty, jakie ma miała strzelić gol. Ale dobrze czuję zmiana, że byłem tak dużo szybko wyczułem, że je Gernisza nie ma i nie ma komu grać. Jakomu grać, jakomu zmienić, tak że u nas gdyby był piłkarz, może grać w drugim miejscu. Także u nas bez problemu. Ja mam pomyślne pytanie do pana Jacka Iwanickiego. Grał pan, zaczynał pan tyle w ataku z Michalczukiem, teraz grał pan na środku boiska. Gdzie nie będę ukrywał w okresie przygotowawczym. Dyskutowaliśmy jednokrotnie z trenerem, że po odejściu Melniczuka niekoniecznie sobie Siergiej Szatański poradzi sam w środku z prowadzeniem gry. Jak pan ocenia? Czy cały okres przygotowawczy, jak się grałem w ataku? Z Michalczukiem, później grałem z Dewą. Nie z Dewą, później chyba z Michalczukiem. Po prostu się szykowałem całą rundę ten okres przygotowawczy, żeby grać w ataku. Jeżeli jest taka, a nie inna decyzja trenera, że ja mam grać w środku pola, to nie ukrywam, też potrafię zagrać albo mi raz, albo raz wiedziałbym, że nie wyjdzie, bo może być. Jeżeli jestem przydatny w środku pola, jeżeli ten trener mnie ustali, będzie grał na tym i trener stawać, jeżeli tam jestem przydatny. Jeżeli będzie taka potrzeba, to się pan lepiej czuje. Ja się dzisiaj lepiej czuję, no oczywiście, że się lepiej czuję. No tak, tak. A dlaczego? No całe życie gra. Nie, 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 jak dobrze zawodnik zagra na jeszcze na emeryturze na stoperze. Proszę, kto jest bardziej na tyłu? Jeszcze kto?
No to nie przytrzymujmy, bo trochę drogi. Dziękujemy bardzo. Gratuluję jeszcze raz.